W ostatnich dniach w mediach pojawiło się bardzo dużo zdjęć przedstawiających wysychającą Wisłę. To fakt. Stan wody w polskich rzekach jest niezwykle niski, jak na drugą połowę kwietnia. Jednak to nie tam powinniśmy szukać rozwiązania tego problemu. Prawdziwy problem z zarządzaniem wodą w Polsce jest tutaj. Przyszedłem na łąki za kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, żeby opowiedzieć wam o suszy. Łąki te od wielu lat są przesuszone, a wody nie ma nawet w rowach. W tym akurat jest, ponieważ ktoś podpiętrzył ją kawałek niżej. Ale jak sami widzicie, nie ma jej dużo. Poziom lustra wody znajduje się tutaj mniej więcej 2 metry poniżej poziomu gruntu, na którym stoję. To oznacza, że na całym tym obszarze wody gruntowe znajdują się dopiero na głębokości 2 metrów. Kiedyś były to podmokłe łąki. W Polsce mamy około 150 tysięcy kilometrów rzek. Rowów tyle samo w jednym województwie. Sieć rowów melioracyjnych jest bardzo gęsta, znacznie gęsta od sieci rzecznej. Próby radzenia sobie z niedoborem wody, z suszą, poprzez budowę zbiorników zaporowych na rzekach są z góry skazane na niepowodzenie. Rolnicy nie uprawiają ziemi w korytach rzek, tylko na polach rozłożonych mniej więcej równomiernie na obszarze całego kraju. Czy dzięki temu, że mamy na Wiśle zaporę we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim nie ma suszy? Nic podobnego. Susza jest tam jeszcze silniejsza niż w większej części naszego kraju. Dlatego to właśnie na rowach należy próbować retencjonować wodę, ponieważ woda odprowadzona rowami to w zasadzie retencja utracona, która kiedyś istniała, dziś przez meliorację jej nie ma. Świetnie radzą sobie z tym bobry. Jak widzicie, przed bobrową tamą woda jest 2 metry niżej niż stoję, czyli 2 metry pod poziomem gruntu. Za tamą woda jest na poziomie gruntu. Podobnie jak bobry, możemy retencjonować wodę w rowach, budując zastawki. System zastawek jest w stanie efektywnie, tak jak bobrowa tama, piętrzyć wodę, dzięki czemu magazynować ją w wodach gruntowych. Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego to właśnie wody podziemne powinny być naszym podstawowym rezerwuarem wody, a nie zbiorniki zaporowe? Jest tak z paru przyczyn. Po pierwsze, to z wód podziemnych przede wszystkim korzystamy. Z wód podziemnych korzystają rolnicy, uprawiając pola. Z wód podziemnych w dużej mierze korzystają mieszkańcy wszystkich miast i wsi, mając studnie i wodociągi, które również pobierają wody podziemne. Tylko niewielka część wód używanych w celach komunalnych pochodzi z rzek. I tylko część z tej wody pochodzi ze zbiorników zaporowych. Rowy są dość powszechne w krajobrazie i równomiernie rozłożone. Na polach, ale też na łąkach, na nieużytkach takich jak tutaj, czy w lasach. Według hydrologów zajmujących się tematem, w zlewni Odry, przez budowę zastawek na rowach melioracyjnych, jesteśmy w stanie zmagazynować od 100 do 300 milionów metrów sześciennych wody. To kilka dużych zbiorników. Woda ta jednak byłaby zgromadzona nie w zbiornikach zaporowych, gdzie niepotrzebnie nagrzewa się i paruje, a w glebie, czyli tam, gdzie jest potrzebna. Badania te, mówiące o 100 do 370 milionach metrów sześciennych wody, są jednak dość konserwatywne. Nie uwzględniają bowiem możliwości likwidacji rowów przez zasypanie, a tylko budowę zastawek. Przy likwidacji rowów zyskujemy jeszcze jeden ważny efekt, często pomijany we wszelkich opracowaniach. Woda w rzekach i w rowach płynie szybko. Nawet 0,1 metra na sekundę to duża prędkość. W rzekach często jest to 1 metr na sekundę. Przy wezbraniach, w rowach, może być nawet kilka. Tymczasem w glebie woda nie płynie nawet z prędkością 0,1 metra na sekundę. Tutaj musi pokonać opór i inne siły.
likwidacja rowów melioracyjnych tam, gdzie jest to możliwe, czyli na nieużytkach takich jak tutaj, pozwoliłaby na przechwycenie także wody z wezbrań. Coś, czego nie są w stanie zrobić nawet duże zbiorniki zaporowe. Woda wtedy stałaby w takich miejscach na powierzchni, na łąkach czy w lasach i mogłaby spokojnie infiltrować w głąb wód podziemnych i uzupełniać zbiorniki wód podziemnych. Wydaje mi się, że odwiecznym marzeniem energetyków było przechwycenie energii błyskawicy uderzającego w ziemię pioruna. W wypadku pioruna jeszcze nie umiemy tego zrobić. W przypadku wody z ulewnych opadów deszczu jak najbardziej jesteśmy w stanie. Wystarczy przywrócić naturalne stosunki wodne na dużych obszarach. Dlatego też, żeby skutecznie walczyć z suszą, z jej przyczynami, a nie tylko skutkami, potrzebny jest szeroko zakrojony plan działań i podjęcie tych działań na rowach melioracyjnych, a nie na rzekach. Rzeki są ostatnim miejscem, gdzie powinniśmy myśleć o retencjonowaniu wody. Budowę zapór na rzekach w celu przeciwdziałania suszy można porównać do zastosowania bardzo inwazyjnej terapii u chorego na nowotwór. Dlaczego? Szansa, że uda nam się zatrzymać wodę na rzekach, jest niewielka. Wydamy na to mnóstwo pieniędzy, a prawdopodobnie, a w zasadzie na pewno, będą jeszcze skutki uboczne. W przypadku rzek takim skutkiem ubocznym jest na przykład brak ryb. Często słyszymy, że to susza jest przez ekologów i tym podobne głupoty, ale niektóre gałęzie gospodarki, na przykład rybołówstwo na Wiśle, upadło nie przez ekologów, a przez budowę zapory we Włocławku, która odcięła możliwość migracji rybom wędrownym w całe do rzeczy Wisły. Podobnie będzie z każdą inną zaporą na każdej innej rzece. Im więcej barier na rzekach, tym mniej ryb. Ponadto bariery na rzekach powodują jeszcze jeden efekt. Każda zapora powoduje zaburzenie transportu materiałów niesionych przez rzekę. Piasek czy żwir odkłada się w zbiorniku zaporowym, jednocześnie wypłycając go i powodując, że brakuje go poniżej zapory. W związku z tym poniżej zapory następuje erozja wgłębna koryta, czyli koryto wcina się głębiej, obniża się, a wraz z nim poziom wód w całej dolinie. Jest to skutek uboczny budowy wszystkich zapór. Przywracanie stosunków wodnych na dużych powierzchniach za pomocą budowy zastawek czy likwidacji rowów możemy za to porównać do wczesnego wykrycia choroby i leczenia jej, zarówno symptomów, jak i przyczyn. Ponieważ rowy nie tylko uwidaczniają nam, jak mało mamy wody, ale też są przyczyną suszy w Polsce. Co możemy zrobić ponadto? W dolinach rzek faktycznie możemy też zadziałać, na przykład odsuwając wały od koryta. W ten sposób przywrócimy naturalną powierzchnię zalewową i podczas wezbrań woda zamiast bardzo mocno się piętrzyć, niebezpiecznie wysoko się piętrzyć między wałami, będzie tam sobie spokojnie płynęła, spokojnie stagnowała i również uzupełniała wody podziemne. Poza tym, oczywiście, możemy też renaturyzować rzeki. Musimy zmienić myślenie o wodzie. Woda jest naszym przyjacielem, jest źródłem życia. Jesteśmy zbudowani w ponad 70% z wody. Nie możemy pozbywać się jej wszelkimi możliwymi siłami. Musimy nauczyć się szanować ją i doceniać to, że na przykład wiosną mamy rozlewiska. Z czym jednak coraz ciężej. Przez zmianę klimatu w tym roku na południu Polski, oczywiście poza górami, nie spadło ani trochę śniegu. Mamy też bardzo mało deszczy. A jeśli już są, są nawalne przez parę dni, rozdzielone długimi okresami suszy. Potwierdza to wszelkie prognozy klimatologów. Będzie jeszcze gorzej. Nie możemy więc pozwolić sobie na tak absurdalne zarządzanie wodami, jakie mamy obecnie. Żeby jednak pokazać wam, co dzieje się z wodą w spiętrzonej zaporami Wiśle, zabiorę was nad Wisłę Krakowską.
Chodźcie ze mną. Zdążyłem na zachód słońca. Jak widzicie, w Wiśle w Krakowie wody nie brakuje. Piętrzy ją kilka zapór. Zapory te wybudowano w słusznie minionym ustroju w ramach drogi wodnej górnej Wisły. Ze Śląska do Krakowa miały pływać barki z węglem. Nigdy nie przepłynęły. Dlaczego? Bo się to nie opłaca. Jednak ta droga wodna, czyli zapory, tor wodny pogłębiany, jest cały czas. Koszty utrzymania są duże. A co z tego mamy? Czy dzięki temu, że w podpiętrzonej Wiśle w Krakowie jest dużo wody, dużo jest jej także na okolicznych łąkach i polach? Nie. Mimo że łąki, na których byłem, są oddalone o zaledwie pół kilometra, poziom wody w Wiśle nie ma na nie żadnego wpływu. Co więcej, po wybudowaniu stopnia Dąbie trzeba było budować system pomp odwadniających piwnice zalanych kamienic, które zostały zalane przez podniesiony zaporą poziom wody, ale blisko od koryta. Przy każdym poważnym wezbraniu Kraków jest zagrożony powodzią, mimo istnienia systemu stopni wodnych. Jest to konsekwencja przede wszystkim tego, że woda bardzo szybko odpływa ze zlewni siecią rowów melioracyjnych i uregulowanych rzek. Jak jednak mówiłem, żeby skutecznie walczyć z suszą, z jej przyczynami, a nie tylko skutkami, potrzebujemy działań systemowych. Nie budowy jednej czy dziesięciu dużych zapór na rzekach, ale budowy tysięcy zastawek na rowach. Zasypania rowów na mokradłach, nieużytkach, w lasach i na niektórych łąkach, tam gdzie to możliwe. Wtedy mamy szansę odbudować utracony poziom wód gruntowych i skutecznie przeciwdziałać suszy. Dziękuję.